Obserwuj uważnie. Na twojej drodze jest ukryta wiadomość, coś zdolnego do przeformułowania twojego losu. Nie myśl o zbiegach okoliczności. Twoja obecność tutaj, w tym właśnie momencie, niesie ze sobą ogromne znaczenie. Zaczynasz koncentrować się na sobie, odkrywając moc autoanalizy. Jest to odkrywczy proces, w którym zaczynasz rozumieć i cenić miłość własną. W środku tej intensywnej, emocjonalnej podróży pojawiają się przed tobą nowe możliwości. Mimo że pokonałeś już wiele przeszkód i porzuciłeś dawne bóle, nadal istnieje ścieżka do zbadania. Wszechświat układa się, aby pokazać ci drogę. Bądź czujny, ponieważ to, co ma nadejść, może w niespodziewany sposób odmienić twoje spojrzenie na świat. Osiągnąłeś etap w swoim życiu, gdzie pewność siebie emanuje z twojego bytu niemal namacalnie. Nie jest to powierzchowna pewność siebie, ale autentyczne poczucie bezpieczeństwa, wynikające ze szczerego uznania twoich zalet. Zauważasz swoją własną wartość w spokojny i precyzyjny sposób, cechujący tych, którzy naprawdę rozumieją siebie. Jest to niemal nieopisane uczucie, ale głęboko odczuwane. Jesteś zasadniczo dobrą osobą. To uznanie nie jest efemeryczne, ale jest przekonaniem, które przenika twoją istotę. Na co dzień nieustannie starasz się szerzyć dobroć i robić różnicę, a ta dedykacja jest uznawana. Czujesz się błogosławiony przez Boga, który stworzył cię z zamiarem i troską i który kieruje każdym twoim krokiem. Ta aura pewności siebie i świetlistości, którą emanujesz, jest dostrzegalna dla wszystkich wokół ciebie. Stałeś się punktem centralnym, przyciągającym spojrzenia i uwagę w niemal magnetyczny sposób. Wśród tych obserwatorów jest ktoś, kto się wyróżnia. Ktoś, kto obserwuje cię z kulisy z wyjątkową uwagą. Ta osoba, choć wydaje się daleka, nie jest niezainteresowana. Brak zbliżenia może bardzo dobrze wskazywać na coś odwrotnego. Oczekiwanie na idealny moment, przygotowanie na idealną okazję. Może się przygotowywać psychicznie i emocjonalnie, aby połączyć się z tobą w znaczący sposób w odpowiednim momencie. Pomyśl o tym. Podczas gdy ty przechodzisz przez ten etap ewolucji, jest ktoś, gdzieś, zmagający się ze swoimi własnymi bitwami, zdobywający siły, wszystkie ruchy zsynchronizowane z rytmem jeszcze niewidocznego tańca. Ta osoba zbiera doświadczenia, rzeźbi się do spotkania przeznaczeń, aby gdy nadejdzie odpowiedni moment, było to eksplozyjnie zsynchronizowane. A co powinieneś teraz zrobić? Po prostu trwać na tej ścieżce samopotwierdzenia. Kontynuuj promieniowanie swojej istoty. Pozwól, aby twoje światło świeciło, ponieważ każda cząstka kosmosu spiskuje na twoją korzyść. Bóg jest za kulisami, dostosowując każdy szczegół, przygotowując scenę do połączenia, które będzie płynąć tak naturalnie jak rzeka znajdująca drogę do morza. Jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być, a wszystko wokół ciebie jest metykulicznie ustawione, by rozwijać się w doskonałym rytmie boskiego projektu. Rzeczywiście, przechodzisz przez wyjątkowy moment, prawda? Jest ktoś, kto wykazuje wyraźne zainteresowanie tobą, jednak czujesz, że nie otrzymujesz pierwszeństwa uwagi, na które zasługujesz. Ta sytuacja może być niewygodna, a nawet stresująca. Niemniej jednak ważne jest, aby podkreślić, że nie utknąłeś. Aktywnie podążasz za swoim sercem, gonisz za swoimi marzeniami i najgłębszymi pragnieniami. Twoja wibracyjna energia, pełna pasji i aspiracji, nie pozostaje niezauważona i nadal przyciąga spojrzenia zainteresowanej osoby, nawet w obecności innych, którzy próbują zdobyć twoją uwagę. Niedawno twoje życie wydaje się być pełne okazji, szczególnie na płaszczyźnie zawodowej. To tylko potwierdza siłę energii, którą emanujesz we wszystkich obszarach swojego życia. Ludzie wokół ciebie zauważają i są przyciągani przez twój naturalny urok. To postrzeganie jest dla ciebie tak oczywiste, że tworzy uczucie szczęścia, jakbyś doświadczał ziemskiego raju. Źródłem tej żywej i zaraźliwej energii jest twoje skupienie na sobie. Uprawiałeś prawdziwą miłość do samego siebie, czując się dobrze we własnej skórze. Ta pewność siebie i miłość własna są elementami, które czynią cię tak atrakcyjnym w oczach innych. Ludzie postrzegają cię jako osobę nieodpartą i to nie bez powodu. Twoje wewnętrzne światło, które odzwierciedla twoje szczęście i osobiste spełnienie, jest nieuchronnie dostrzegalne. Ta sama energia nadal przyciąga spojrzenia i otwiera drzwi do nowych możliwości, sprawiając, że twoja obecność jest zauważalna w każdym otoczeniu.
Połączenie Twojej pasji do marzeń, pewności siebie i miłości własnej tworzy magnetyczną aurę, która otacza Cię, czyniąc niemożliwym dla innych ignorowanie Twojego wyjątkowego blasku. Jesteś prawdziwym światłem, a Twoja obecność niezmiennie rozświetla tych wokół Ciebie. Osoba, która dominuje Twoje myśli, ta, która zajmuje miejsce, którego żadna inna nie może zapełnić, jest ściśle z Tobą związana, bardziej niż podejrzewasz. Nie chodzi tylko o okazjonalne myśli. Ona jest głęboko zainspirowana Twoją obecnością, zarówno w snach, jak i w samotnych chwilach, kiedy próbuje zrozumieć, co ta więź naprawdę oznacza. Jest wyjątkowa, czy to z powodu swojej pozycji w społeczeństwie, czy z powodu ciepła, które otrzymuje od innych. To, co nieodparcie przyciąga ją do Ciebie, to Twoja wyjątkowa energia, element, który destabilizuje ją i fascynuje w sposób trudny do powtórzenia. Dzielicie się połączeniem, które wykracza poza powierzchnię, dotykając emocjonalnego i duchowego sedna. Ona widzi w Tobie siłę, która przewyższa fizyczność, obecność, którą nie tylko podziwia, ale także głęboko szanuje. Sposób, w jaki radzisz sobie z przeciwnościami, elegancja Twojego ducha i przede wszystkim Twoja duchowa głębia są skarbami, które bardzo sobie ceni. Pomiędzy Wami istnieje cenna energia duchowa, ciche zrozumienie, że to połączenie jest święte, zarezerwowane tylko dla tych, którzy naprawdę rozumieją i cenią tę rzadką i intymną wymiar swoich dusz. Podobnie jak Ty, ta postać dąży do spokoju i braku konfliktów, tkając między Wami sieć połączeń wzmocnioną przez pokój. Od tamtego pierwotnego momentu coś głębokiego rozbrzmiewało w niej, jakby rozpoznanie, które wykracza poza słowa. Oczywiście Twoja wizualna obecność ma swój urok, ale to, co naprawdę przyspiesza jej puls, to ta wrodzona harmonia, którą wydajecie się tańczyć razem. Dzielicie się mocnym fundamentem, zakotwiczonym w wartościach i aspiracjach, które wydają się doskonale odzwierciedlać, tkając wspólne zrozumienie rzadkiej urody. To tak, jakby istniała wcześniejsza pamięć między Wami, instynktowna znajomość, zanim jeszcze wymieniono słowo, przynosząc spokój i bezpieczeństwo, które są rzadko spotykane. Ona czuje, że zajmujesz puste miejsca w jej istnieniu, o których nie wiedziała, budząc przytłaczające przyciąganie, grawitacyjny pociąg, który niekontrolowanie ciągnie ją w Twoją orbitę. Postać, która teraz idzie u Twojego boku, jest weteranką intensywnej odysei w poszukiwaniu samopoznania i osobistej transformacji. Nie była to trywialna podróż. Zainwestowała czas i energię, lecząc dawne rany i zagłębiając się w swoje emocje, traumy i intymne pragnienia. Ten proces przekształcił ją w wrażliwą i empatyczną duszę, zdolną dostrzegać więcej niż mogą dostrzec oczy. Czuje prawdziwe i duchowe połączenie z tymi, których spotyka, ale z Tobą to połączenie jest wyjątkowo potężne. Dostrzega w Tobie coś wyjątkowego, co wykracza poza zwyczajność. Chociaż pragnie autentycznego i trwałego zobowiązania, nie zadowala się czymś mniejszym niż zasługuje. Pomimo zalotów wielu, którzy chcieliby być u jej boku, pozostaje niewzruszona na takie powierzchowne próby. Jej poszukiwania dotyczą czegoś, co odpowiada jej duchowemu rozwojowi, relacji, która ma sens na głębokim poziomie duszy. To właśnie ta podróż w poszukiwaniu prawdziwej rezonancji sprawiła, że ujrzała Cię w odmienny sposób. Możliwe, że niektórzy postrzegają ją jako kogoś, kto zdobywa serca, ale dla niej przedstawiasz o wiele więcej niż tylko kolejną osobę w jej życiu. Wierzy, że u Twojego boku może w końcu odkryć to, czego szukała nieustannie. Autentyczny związek, w którym może się osiedlić i zbudować coś naprawdę znaczącego. Rozpoznaje w Tobie zdolność do traktowania jej w wyjątkowy sposób, z całą troską, szacunkiem i czułością, których zawsze pragnęła. Ta percepcja wzmacnia jej przekonanie, że z Tobą może znaleźć pokój i miłość, których tak bardzo pragnie. Dlatego nie jest zainteresowana przelotnymi przygodami czy powierzchownymi relacjami. Pragnie czegoś głębszego, połączenia, które rezonuje z duszą, gdzie oboje mogą razem rosnąć i odkrywać prawdziwe szczęście. W Tobie widzi tę szansę, tę możliwość, by w końcu zbudować coś trwałego i cennego. Stałeś się dla niej sanktuarium, bastionem pokoju, gdzie znajduje schronienie. Twoja aura, przepełniona ciepłem i światłem, przekształca Twoją obecność w dom, sanktuarium, w którym jej najczystsza istota może się rozwijać. Emanowana przez Ciebie energia, nasycona miłością i światłem,
popycha ją głęboko, budząc ją do duchowej odnowy, może nigdy wcześniej nie tak głębokiej. Z powodu Twojego wpływu prawdopodobnie przeszła przez duchowe odrodzenie. Celowo oddala się od środowisk i osób, które wcześniej były częścią jej życia, ale nie karmili jej ducha. Teraz, z wyostrzoną świadomością swoich wyborów, wybiera z ogromną ostrożnością tych, którzy pozostają przy jej boku. Ta zmiana, daleka od przypadkowości, jest manifestacją jej szczerego pragnienia zabezpieczenia swojej nowej ścieżki, zapewniając, że tylko prawdziwi współpracownicy jej wzrostu i ewolucji są obecni. Spośród wszystkich wokół Ciebie jesteś światłem, które świeci z wyjątkową intensywnością. Jest w Tobie coś, co dotyka jej rdzenia, budząc głębokie i prawdziwe emocje. Nie chodzi tylko o podziw czy uczucie, to bardziej intymne połączenie, które wykracza poza powierzchowność. Ona rozpoznaje, że Twoja obecność jest katalizatorem jej osobistego wzrostu, popychając ją do ewolucji w lepszą wersję samej siebie. Dlatego przyciąganie, które ona odczuwa do Ciebie, wykracza poza emocjonalne, jest głęboko duchowe. Bardzo ceni połączenie między Wami, widząc je jako arenę do wzajemnego wzrostu i dzielenia się chwilami, które mają prawdziwe znaczenie. To sprawia, że pragnie jeszcze bliższej relacji z Tobą, pragnąc nie tylko dzielić się doświadczeniami, ale także wspólnie podążać tą ścieżką samopoznania i transformacji, którą przechodzi. Odczuwa, że u Twojego boku kroczy właściwą drogą, aby osiągnąć coś transcendentalnego, co motywuje ją do jeszcze większego inwestowania w relację, którą możecie rozwinąć. Może to przeznaczenie, może jesteście zjednoczeni nie tylko przez przypadek, ale przez coś większego, coś, co wykracza poza zwykłe zrozumienie. Ta więź, teraz nabierająca impetu, może być głębsza niż początkowo zauważyłeś. Osoba, która teraz dzieli z Tobą swoje dni, wcześniej zagubiona wśród powierzchowności i miłostek, odkrywa w Tobie inspirację, która przerasta wszelkie oczekiwania. Jej duchowa wizja i jej unikalny sposób interpretowania świata wyjątkowo wpływają na jej serce, wywołując szczere pragnienie transformacji i osobistej ewolucji. Wykraczasz poza rolę zwykłego towarzysza. Jesteś żywym przykładem wzrostu i odnowy. Twoja ścieżka samopoznania i zaangażowanie w autoewolucję służą jej jako przewodnik, pobudzając ją do podążania własną drogą duchową. Widzi w Tobie spokój, siłę i mądrość, które popychają ją do aspiracji ku bardziej wzniosłej wersji samej siebie, angażując się głęboko zarówno w siebie, jak i w relację, którą razem budujecie. Ty możesz nie być w pełni świadomy głębokiego wpływu, jaki wywierasz, ale ważne jest, aby zrozumieć, że ta więź, która się między Wami pojawia, jest bezpośrednim odzwierciedleniem Twojego osobistego rozwoju. Poświęciłeś czas, aby zrozumieć siebie, wyleczyć swoje rany, modlić się i podwyższać swoją energię duchową. Stałeś się wyższą wersją samego siebie i teraz, dzięki nieskończonej dobroci Boga, otrzymujesz dokładnie to, na co zasługujesz. Co najdziwniejsze, to nie przyszło z gorączkowego wysiłku. Zdarzyło się to spontanicznie. Ta osoba, ta miłość, ta więź przyszła do Ciebie, ponieważ stworzyłeś w swoim życiu przestrzeń na to, aby wyjątkowe było możliwe. To, co teraz musisz zrobić, to po prostu pozwolić, aby ta miłość rosła i ewoluowała, świadom, że wszystko, co posiałeś w zakresie miłości i duchowości, zaczyna rozkwitać przed Twoimi oczami. Nie ma pośpiechu, nie trzeba niczego wymuszać. Wystarczy zaufać procesowi i pozwolić, aby rzeczy postępowały w swoim naturalnym tempie. Prawdziwa miłość umacnia się z biegiem czasu, a związek, który kształtujecie, ma potencjał, by przekształcić się w wspaniałą historię wzajemnego wzrostu i satysfakcji. Ostatecznie ta głęboka i nieoczekiwana więź objawiła się Tobie w zaskakujący sposób, bez jakiegokolwiek poszukiwania z Twojej strony. Jest to wyraźny boski znak, zapowiedź, że możecie naprawdę być przeznaczoną parą, starannie zorkiestrowaną przez Boga. Nawet jeśli jeszcze nie ma namacalnych dowodów lub rozmowa z nią jeszcze się nie odbyła, ważne jest, abyś dostrzegł z pewnością, którą tylko serce może dać, że ona budzi się do tej więzi. Obserwuję cię z uważnym okiem, naznaczonym autentycznym i rosnącym zainteresowaniem i wszystko wskazuje na to, że rozmowa między wami jest na horyzoncie. Pozwól, aby te słowa przenikały do Twojego ducha i głęboko w Tobie rezonowały.
Wszechświat pragnie Twojego dobra i zapewni korzystny wynik, niezależnie od decyzji, które podejmiesz. Napisz następujące oświadczenie, aby przyswoić sobie tę wiadomość i błogosławieństwa, które przynosi. Absorbuję, przyjmuję i akceptuję mój los oraz wszystko, co Wszechświat ma mi do zaoferowania. Aby w pełni przyjąć tę wiadomość i łaski w niej zawarte, zostaw pozytywny komentarz, zachęcając innych, którzy mogą skorzystać na zastrzyku pozytywności. Wszechświat widzi to działanie jako gest dobroci. Wznośmy się wzajemnie i generujmy falę pozytywnej energii. Jeśli jeszcze nie jesteś zapisany na kanał, zapisz się teraz, aby nie przegapić ważnej wiadomości, która zostanie udostępniona w następnym filmie. Niech Bóg i Wszechświat prowadzą Cię spokojem, miłością i wiarą. Amen.